Dzień dobry, gościu X.pl. Dzisiaj Jakub Radej, reżyser i scenarzysta, który urodził się w Cieszynie. Zgadza się? Wszystko się zgadza, tak. W 91 roku w Cieszynie. Tak, 91 rok, czyli ile teraz masz lat? 28 jeszcze. I w tym młodym wieku bardzo dużo nagród cię już spotkało. Na przykład w Moskwie, ale też w Los Angeles, a nawet w Bilbao, tak? Dobrze przeczytałem w Hiszpanii? Tak, zgadza się. Co to były za nagrody? Za co? Nagrody za moje filmy, głównie za film dokumentalny pod tytułem Proch. Dobrze, to o nim też trochę porozmawiamy, ale chciałbym tak trochę rozpocząć od tego Cieszyna, bo tu się urodziłeś, a później jak to się stało, że studiowałeś w Katowicach i w Warszawie i teraz jesteś w Warszawie i tam mieszkasz i tworzysz? Gdybyś mógł powiedzieć, dlaczego opuściłeś Cieszyn? No, opuściłem Cieszyn, ponieważ mama i tata opuścili Cieszyn. Tata za pracą, a mama, siostra i ja razem za nim, więc w trzeciej gimnazjum przeprowadziliśmy się do Warszawy. Później skończyłem tutaj liceum i gdzieś pojawił się ten plan, żeby zdawać do szkoły filmowej. A że w szkole filmowej jest też mało miejsc na kierunku reżyserii. To jest 8 miejsc, są dwie tylko państwowe szkoły w Łodzi i w Katowicach, więc tak próbowałem, aż w końcu się dostałem do Katowic, więc znowu bliżej Cieszyna i Śląska. No. A jak wspominasz swój pobyt w Cieszynie? Masz jakieś wspomnienia z Cieszyna? No pewnie, że mam wspomnienia z Cieszyna, no to jest jakiś czas dzieciństwa, no nie? Więc jest to jakaś taka jednak przyjemna część. To jest też taki czas, no, w gimnazjum, jest jeszcze się dzieckiem i jednak jest więcej tych kolorowych i szczęśliwych wspomnień. Jednak potem, jak w jakimś czasie dłuższego niebytu w Cieszynie się wróciłem, no to miałem takie poczucie, że inaczej człowiek zapamiętuje niż jest w rzeczywistości, bo w czasie gimnazjum żyło się w gronie rówieśników, było wiele tych relacji, a po takiej wyrwie czasowej jak się wraca, tego nie ma. Ulice wydają się bardziej puste. No tak, tak. To jest coś innego i coś takiego, właśnie ten stan powrotu próbowałem opisać w moim filmie Sweet Home Przyrzewo. Tylko, że oczywiście jest to jakaś tam luźna inspiracja, bo tam bohater wraca z emigracji ze Stanów do tytułowego Czyżewa i jest to opis takiej pierwszej doby w jego rodzinnym mieście. Próbuje się utrzymać, próbuje założyć biznes i jeszcze nawiązuje relacje z dawną koleżanką, tak? Odnawia. No to jest pierwsza doba, więc tam jeszcze tego etapu biznesu nie ma, czy są jakieś plany, z którymi przyjeżdża, ale to wszystko konfrontacja z rzeczywistością weryfikuje te marzenia. Ty pojawiasz się w Cieszynie czasami, bo masz tutaj babcie dwie. Tak, no zazwyczaj są to jakieś pewnie okazje świąt, wakacji. Ostatnio moja wizyta w Cieszynie była związana z pogrzebem dziadka, więc no tak to właśnie jest. No jest to też kawałek drogi, nie? 360 kilometrów. Też własnego samochodu nie mam, więc no nie często jestem, ale myślę, że tak kilka razy w roku jestem i pewnie najbliższa wizyta to będzie festiwal kino na granicy, gdzie... No właśnie, w sierpniu. Będą widzowie mogli zobaczyć rykoszety, z tego co wiem, tak? Tak, będzie można zobaczyć mój ostatni film, Rykoszety. Film jest osadzony w roku 82 i opowiada historię kilku osób. Akcja jest osadzona wokół manifestacji pokojowych w Lubinie, w czasie których milicja zaczęła strzelać do ludzi i zginęły 3 osoby. W obsadzie jest m.in. Andrzej Chyra, Tomasz Szuchart, Marta Ścisłowicz, Staszek Linowski i młodzi aktorzy. Wydaje mi się, że no,
Dość ciekawy, jest to filmik dynamiczny, taka, może powiedzieć, superprodukcja krótkometrażowa, co też rzadko się zdarza. A poza tym zostaje takie otwarte pole do refleksji. Ja widziałem ten film rok temu, no i byłem bardzo, bardzo zaskoczony tym, jak to rozwiązałeś, jak pokazałeś i co zostaje w widzach. Ale to może nie będziemy tak bardzo tutaj szczegółowo omawiać tego filmu, tylko zapraszamy w sierpniu. Będzie można też z Tobą porozmawiać, będziesz na pewno na festiwalu. Jeżeli Tak, taki jest festiwal plan. będzie w tej formie, który jest planowany, która jest Taki jest planowana. plan, żeby być w Cieszynie, chociaż właśnie rok temu widziałeś ten film na festiwalu w Nowej Soli. Tak. Tak, niestety te festiwale się w tym roku bardzo pokrywają, więc, ale ja raczej wybieram Cieszyn w tym roku. Myślisz, że ludzie wrócą do kin? Mam na myśli ten okres popandemiczny i odmrażania tego sektora. Wiesz co, ja myślę, że ludzie, którzy chodzili do kin, wrócą do kin, a ludzie, którzy i tak wybierali jakieś platformy streamingowe czy, nie wiem, filmy DVD z internetu, zostaną przy tym. Nie, myślę, że ludzie wrócą do kin. No, już wracają. Jeszcze powiedzmy, ten repertuar nie jest taki bogaty, bo to też jeszcze są grane filmy, które są przed pandemią, ale nie, no, myślę, że tak. Optymistycznie. To dobrze, to dobrze. Jak się współpracowało z panem Chyrą na planie rykoszetów? Były jakieś konflikty, czy... Nie było konfliktów. To raczej była też jakaś taka nauka spora od niego, ale naprawdę bezproblemowo. A Czy jak... spotkaliśmy się wcześniej, omówiliśmy jak pokrótce tę postać, te wydarzenia, co ona ma wywołać i po prostu Andrzej przyjechał i zrobił wszystko tak jak było dogadane. Jak miałem jakieś propozycje, to też jakby w to wchodził. I Więc taka współpraca jednak. tak, no, widział po prostu mój poprzedni film też w Gdyni, Przedmiot czy drzewo. Więc też miał już jakieś dzięki temu zaufanie, a poza tym on jest związany z tymi wydarzeniami, które opisujemy w tym filmie, ponieważ on pochodzi z tamtych okolic, chyba w tym czasie, jak to się działo, to chodził do liceum w Lublinie. Pytam też o współpracę, bo na pewno kiedy byłeś asystentem reżysera pana Smarzowskiego, tak? To była Drogówka, Wołyń. Dla ciebie to była nauka? Jak wspominasz ten czas? No to tak naprawdę być może to była większa nauka niż cała szkoła filmowa, chociaż ciężko stwierdzić tak naprawdę. No ale to był bardzo długi film, mówię na przykład o Wołyniu, po około 80 dni zdjęciowych, cały czas się przebywało po prostu na planie, aktorami można było podglądać reżysera, jak pracuje, czasem coś podpytywać. Myślę, że gdzieś nawet nieświadomie często przejmuje się jakieś wzorce, czy jakieś takie. Ale jeżeli się uczysz, to od najlepszych, myślę, że wybrałeś bardzo dobrze. A jak to się No. stało, że byłeś asystentem akurat tego reżysera? No to wydarzyło się w ten sposób, że jak nie dostałem się do szkoły filmowej, ani do Łodzi, ani do Katowic po raz pierwszy, to postanowiłem, że próbuję się dostać po prostu na plan zdjęciowy i na planie się tego uczyć. Miałem 19 lat pewnie wtedy i po prostu na stronie Instytutu Sztuki Filmowej znalazłem informacje, jakie produkcje będą realizowane. No i odwiedziłem kilku producentów i jakoś tak udało się tam dostać. Ale to było wrzesień, miały zdjęcia ruszać w październiku do Drogówki. A cała produkcja się przesunęła i w styczniu dopiero to cała produkcja ruszyła i tam co tydzień, co miesiąc przychodziło, mówię, tak, proszę przyjść za tydzień, za dwa, zobaczymy. No jakoś się udało, a później był realizowany Wołyń, to też drugi reżyser tego filmu, no powiedział, że będę tam potrzebny i się przydam, więc. I współpracowałeś też na przykład przy filmie zupełnie innym, mam na myśli Planetę Singli. Tak, ale to było tylko kilka dni, pomoc przy scenach zbiorowych, ustawianie
statystów, tak, scena na lotnisku, jest, mamy 100 statystów, no to każdy musi mieć jakieś zadania, wiedzieć skąd, dokąd idzie i tak dalej, gdzie odkłada walizkę, gdzie się zatrzymuje, z kim rozmawia. To przy kilku takich produkcjach miałem takie właśnie też epizody, taki asystenta reżysera przy scenach zbiorowych, też prześlepiąco świateł przy scenach imprez. A jak się czujesz w dokumencie? Bo ja niedawno zobaczyłem wczoraj Proch i mną wstrząsnął, jeżeli to dobrze brzmi albo źle. Po prostu jest to film, który myślę, że powinien zobaczyć każdy. Dlaczego taki pomysł na Proch? Ja wiem, że takie pytanie z cyklu, co autor miał na myśli, ale chyba, no nie wiem, ty masz 20 parę lat. Interesują cię te rzeczy, to znaczy te rzeczy, mam na myśli śmierć, przemijanie, nicość, pustka. No to też nie wiadomo, skąd przyszedł taki pomysł. On długo też powstawał, ten pomysł, i sam film długo powstawał, bo to półtora roku tak naprawdę od zaczęcia zdjęć. Ja chciałem po prostu też spróbować innego typu filmu dokumentalnego po Ghetto Gospel i po Łanie. Ghetto Gospel towarzyszyłeś bohaterowi z warszawskiej Pragi, a tutaj zupełnie inny rodzaj, oszczędny. Chciałem się pozbyć tej obecności z bohaterem i jakby naginania tej rzeczywistości, selekcjonowania, wybierania, zagęszczania, czyli takiej badania po prostu sobie na montażu dramaturgii z życia bohaterów prawdziwych. Chciałem poszukać jakiegoś takiego tematu, gdzie można by inaczej opowiedzieć. Opowiadasz, co dzieje się z ciałem, co dzieje się z rzeczami osoby, która umarła, osoby, która jest samotna i umarła. Tak, osoby, z której nie ma rodziny i co się dzieje z ciałem, całym dobytkiem po śmierci. No też byłem ciekawy tego procesu, no bo nie wiem, może po prostu się zacząłem zastanawiać, co się z kimś takim po prostu dzieje, jak to wszystko się odbywa. Później zaczęliśmy to dokumentować i i kręcić, tak? Znaleźliśmy tą. Znaczy ja zaproponowałem Józefinie Gottman operator, co taką formę właśnie, żebyśmy byli troszkę na dystans i to wszystko by miało taki charakter obserwacji, statycznych kadrów. No cieszę się, że powiedziałeś, że każdy powinien zobaczyć ten film. Myślę, że to jest dobra rekomendacja. On teraz jest dostępny na serwisie Minateka za darmo. Więc odsyłamy Państwa. Serdecznie zapraszam. No i to chyba jest też taki film, który nie wiem, może pozwolić jakoś oswoić się ze śmiercią, a jak jesteśmy oswojeni ze śmiercią, to może łatwiej jest też żyć i się nie bać pewnych decyzji. Tak, memento vitae przekuwamy, znaczy memento mori przekuwamy trochę w memento vitae. Tak, i jakoś uważniej żyjemy wtedy. Jesteś optymistą czy pesymistą? Ciężko stwierdzić, ale myślę, że jestem pesymistą niestety. No jeżeli się pracuje z panem Smarzowskim na przykład, to później ta wizja świata jednak jest twoją wizją świata, może tak. A jesteś pesymistą tak w ogóle w życiu, tak? Dlaczego? Nie wiem, ciężko stwierdzić, może to jest genetyka, nie wiem. Nie wiem. Znaczy... To jest naprawdę trudne pytanie, czy jestem pesymistą, czy optymistą. No. Raczej wierzę w to, że będzie dobrze, ale obecna sytuacja po prostu nie jest super jakaś optymistyczna. Mówisz obecna sytuacja roku 2020, pandemia, polityka, inne rzeczy, tak? W ogóle układ... No nie wiem, konstrukcja społeczna wydaje mi się, że jest bardzo taka jakaś zachwiana i coś jest nie tak, no po prostu. Ale trzymajmy się tej wersji, że będzie dobrze. Dystrybucja dóbr i tego typu rzeczy, tu coś nie poszło nie tak. Tak, coś poszło nie tak, coś niepokojącego się dzieje. Myślę, że to większość odczuwa, nie tylko artyści.
klimatu oczywiście i tego, że niby wiemy, że powinniśmy się powstrzymać z tą konsumpcją, a jednak dalej pędzimy. Sprawa tego, że ta pandemia mogła być taką szansą na jakąś zmianę, ale jednak najważniejsze jest przede wszystkim gospodarka i ciągły rozwój, jakby nam brakowało rzeczy. Słuchaj, muszę teraz niestety pomału zmierzać do końca. Zapytałem o ten Cieszyn na początku, chciałbym też o Cieszyn zapytać na końcu. Czy masz może jakiś pomysł na film albo fabularny, albo dokumentalny, który gdzieś tam wiąże się z ludźmi, albo z miejscami w Cieszynie, albo z naszym regionem? Czy jeszcze póki co nie kiełkujesz nic takiego? Znaczy ja zacząłem film, ale nie wiem, czy go skończę, o Jurku Oszeldzie z Cieszyna. Myślę, że wielu Cieszyńców może go kojarzyć, jeśli go kręciłem wtedy, kiedy żyła jego mama Jadwiga. I całe te problemy z mopsem, tak? Czy w ogóle... Nie, to akurat było, gdzieś tam właśnie wydarzało się niestety pomiędzy, ale to był taki właśnie film o ich relacji, tak? Mimo tego, że może tytuł roboczy, który był, czyli Budda w chaosie, jakby to właśnie mniej więcej o tym był, jaką osobą jest Jurek i mimo tego wewnętrznego chaosu, on jednak gdzieś tam dalej ma spokój i dużo optymizm w sobie. To życzę Ci, żeby się udało zakończyć ten film. Myślę, że wiele osób chciałoby zobaczyć taki dokument. Na pewno będzie można Cię spotkać w sierpniu w Cieszynie na festiwalu filmowym. Tak, będzie można zobaczyć Twój film Rykoszety. Zachęcamy do zobaczenia Prochu i innych produkcji. Bardzo dziękuję. Na pewno zapytam Cię w sierpniu, co robisz i jakie masz plany na drugą połowę roku. A teraz muszę podziękować. Naszym gościem był Jakub Radej z Cieszyna. Dziękuję bardzo za rozmowę.